Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na informacje dnia. Dziś obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, czas czuwania i przygotowań do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Wieczorem spotkamy się w gronie najbliższych, by zasiąść przy wspólnym stole, połamać się opłatkiem, pośpiewać kolędy. O północy w kościołach rozpocznie się pasterka. Boże Narodzenie to czas, kiedy wspominamy zjednoczenie nieba i ziemi. Przychodzi Bóg człowiek. Wieczór wigilijny poprzedza czas oczekiwania. Okres Adwentu, który swoje apogeum osiąga właśnie 24 grudnia, należy tradycyjnie czekać z wieczerzą aż do zapadnięcia zmroku i pojawienia się pierwszej gwiazdki. To oczekiwanie symbolizuje długie oczekiwanie na Mesjasza. Po odczytaniu fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza, który opowiada o narodzeniu Pana Jezusa, następuje wspólna modlitwa. Po niej domownicy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia, mówi ksiądz profesor Jan Machniak. W ciągu roku powstają różne nieporozumienia, nawet w bardzo kochających się rodzinach. Powstają różne nieporozumienia. Jest okazja, żeby przez sakrament pokuty pojednać się z Bogiem, ale też podać rękę wzajemnie sobie. W polskiej tradycji pod obrus na stole kładzie się sianko. Jest także tradycja, by w Wigilię przestrzegać postu. Wciąż żywy jest również zwyczaj pozostawienia wolnego miejsca przy stole. Aby także i otworzyć się sercem na przybysza, aby otworzyć się sercem dla bezdomnego, ale także, aby wspominać tych, których już zabrakło jako członków rodziny, czyli wspominamy także i naszych zmarłych. Mówił ksiądz dr habilitowany Stanisław Suwiński. Nieodłącznym elementem wigilijnego wieczoru jest także śpiewanie kolęd. Tę uroczystość przeżywamy, podkreślając jej ważność także poprzez trzy msze święte, które mają swoje szczególne przeznaczenie. Pierwszą z nich jest msza święta o północy, czyli pasterka. Ludzie, udając się do kościoła na tę mszę pasterską, właśnie są podobni do tych pastuszków idących do Betlejem, aby tam oddać hołd nowonarodzonemu Panu. O świcie jest msza anielska. Ona nawiązuje do tego wydarzenia, kiedy to aniołowie w niebiosach wyśpiewują Gloria in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu. My także, kiedy idziemy na Eucharystię w Dzień Bożego Narodzenia, włączamy się w ten chór anielski, śpiewając kolędy i uroczyście wyśpiewując chwała na wysokości Bogu. I wreszcie ta msza w dzień, która jest mszą królewską, która nawiązuje do tej mszy pełnej uczty. Pan jest pośród nas, Emanuel się narodził i jest z nami. Dlatego też i my dołączamy do tego orszaku wiernych, którzy udają się na tę mszę w ciągu dnia po to, aby przeżyć podczas Eucharystii tę ucztę, którą dla nas zastawia Pan. I chociaż 24 grudnia obfituje w wiele zwyczajów, to jednak one same nie wystarczą. Potrzebne jest nade wszystko otwarcie serca dla przychodzącego Chrystusa. Większość sklepów otwarta będzie dziś tylko do godziny 14. Zakupy po tej godzinie można będzie zrobić już tylko między innymi na stacjach benzynowych czy w sklepach prowadzonych przez właściciela. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, 24 grudnia handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem po godzinie 14 są zakazane. Zakaz handlu nie obowiązuje m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, a także w placówkach pocztowych. Otwarte będą także sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Zakaz nie obowiązuje także w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, na lotniskach, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej czy lotniczej. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta weszła w życie 1 marca bieżącego roku. Za złamanie zakazu handlu grozi kara w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy kara ograniczenia wolności. Jest potrzebne dla całego narodu. Tak o powstającym w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II mówi jego wieloletni sekretarz, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2020 roku.
Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II powstanie nieopodal sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. To jedna z instytucji kultury współtworzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się, że jedną z nich będzie, jak myślę, unikalne Muzeum Pamięć i Tożsamość. Mówił jeszcze w czerwcu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Obok ministerstwa dzieło współtworzy Fundacja Lux Veritatis. Fundacja Lux Veritatis przekazała do tej wspólnej placówki kultury, do tego muzeum bardzo wiele, to znaczy przekazała grunty, przekazała koncepcję architektoniczną, przekazała projekty budowlane oraz przekazała ogromny zasób dokumentacji i muzealiów, które posiada. To są ogromne zbiory, które zostały zarchiwizowane i wycenione. Informacje o budowie Muzeum Pamięć i Tożsamość z radością przyjął prezydent Torunia Michał Zaleski. Miasto zyska kolejnych turystów, a przecież województwo kujawsko-pomorskie to pierwszy region na świecie, który jako swojego patrona przyjął świętego Jana Pawła II. Myślę, że jest naturalne, aby powstał obiekt, który będzie pokazywał historię tego świętego, pokazywał także jego obecność wśród nas, zarówno mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, jak i miasta Torunia. Muzeum ukaże historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność. Dzieje kraju zaprezentowane zostaną w zgodzie z przesłaniem świętego Jana Pawła II, głoszącym, że wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych. To nie będzie takie zwykłe muzeum. Możemy tylko jakoś tak rzucić światło przez to, że autorami, można powiedzieć, tego muzeum, całej realizacji muzeum są ci, którzy zrealizowali Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzeba myśleć o młodzieży, o dzieciach. Chcemy uczyć, właściwie formować dzieci i młodzież, by Polska była silna Bogiem, by Polacy kochali własną ojczyznę. Mówił założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Muzeum Pamięć i Tożsamość to już kolejna inicjatywa, która wzrasta przy toruńskiej rozgłośni. Radio Maryja i telewizja Trwam łączy naród wokół dobra wspólnego, mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, a to przecież właśnie święty Jan Paweł II tak często podkreślał znaczenie dobra wspólnego i godności człowieka. Jestem z uznaniem dla księdza dyrektora Tadeusza Rydzyka za to wszystko, co on robi w Toruniu. To jest potrzebne dla całego narodu, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na świecie. Miejsca poświęcone pamięci świętego Polaka są już między innymi w Krakowie czy Wadowicach. Teraz przyszedł czas na Toruń. Jako sekretarz, były sekretarz długoletni Jana Pawła II, wyrażał ogromną wdzięczność, że tam również tworzy się taki ośrodek. Jak dodaje metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, trudno się dziwić temu zamysłowi. To, że Radio Maryja jest, przetrwało trudne chwile, że się ciągle rozwija także poprzez powstanie bratniej telewizji Trwam, to w dużej mierze jego zasługa Ojca Świętego, który bardzo się cieszył, że takie radio powstało. Wszyscy doskonale pamiętamy słowa świętego już Jana Pawła II skierowane do rodziny Radia Maryja w Rzymie w 1996 roku. Radio Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności. Równocześnie dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Także dzisiaj bardzo ważne nie tylko dla naszego kraju, ale i całego świata jest pielęgnowanie pamięci o życiu i nauczaniu, czyli drodze do świętości Jana Pawła II. Bilans ofiar śmiertelnych tsunami w Indonezji wciąż rośnie.
Najnowsze dane mówią już o ponad 280 zabitych i ponad 1000 rannych. 57 osób w dalszym ciągu uważa się za zaginione. Dach nad głową straciło blisko 12 tysięcy ludzi, a liczba ofiar i strat, jak informują indonezyjskie władze, niestety nadal będzie rosnąć. Takiego tragicznego zakończenia dnia Indonezyjczycy z pewnością się nie spodziewali. Zobaczyłem ogromne fale około 21.30. Ruszyłem szybko do pokojów gościnnych, żeby powiedzieć gościom hotelowym i mojemu kierownikowi, by uciekali. Następnie ewakuowaliśmy się na wyższe miejsca. Wysokość fal sięgała około 2-3 metrów. Po uderzeniu w ściany hotelu fale stały się jeszcze wyższe, jeszcze silniejsze. Przyczyną tsunami były najpewniej wstrząsy i osunięcia dna morskiego po piątkowej erupcji wulkanu Krakatau. Według indonezyjskiej agencji meteorologii, klimatologii i geofizyki fale tsunami uderzyły w wybrzeża Cieśniny Sundajskiej między wyspami Jawa i Sumatra, gdzie znajdują się kurorty bardzo popularne wśród zagranicznych turystów. Wielu mieszkańców Indonezji straciło swoich najbliższych, niektórzy także cały swój dobytek. Woda płynęła tak szybko, że wielu ludzi uciekało i zostało zmytych. Niektórzy zostali powaleni. Obawiam się, co z moim domem. Poprosiłam mojego zięcia, żeby sprawdził, co z naszym domem. Naprawdę się boję. W ciągu ostatnich 2 dni nie byłam w moim domu. Nie wiem, co zastanę tam po powrocie. Zagrożenie niestety nie minęło. Ludzie nie powinni przebywać na plaży. Muszą trzymać się z daleka od wybrzeża. Fale tsunami są nadal możliwe, ponieważ erupcja wulkanu trwa nadal. Indonezja położona jest w rejonie aktywnym sejsmicznie, będącym fragmentem tzw. ognistego pierścienia otaczającego Ocean Spokojny. Charakteryzuje się on częstymi erupcjami wulkanów i trzęsieniami ziemi. 26 grudnia 2004 roku tsunami, które powstało na Pacyfiku wskutek trzęsienia ziemi, pochłonęło 226 tysięcy istnień ludzkich w 13 krajach regionu Azji Południowej, w tym ponad 120 tysięcy w samej Indonezji. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o godzinie 10. Do zobaczenia.